piątek, 21 lipca. Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Wyjazdowym spotkaniem z Górnikiem Zabrze piłkarze Radomiaka Radom rozpoczną w najbliższą niedzielę sezon 2023-2024 PKO Ekstraklasy. Zieloni w letnim okresie przygotowawczym rozegrali 4 sparingi i ponieśli 4 porażki. 1-2 z Jagiellonią Białystok, 0-1 z GKS-em Tychy, 0-1 z Zagłębiem Sosnowiec i aż 1-4 z Omonią Nikozja. W pierwszym tygodniu drużyna nie była świeża, nie była wypoczęta. W ostatnim meczu z Omonią spodziewałem się lepszego meczu, spodziewałem się lepszej dyspozycji. Błędy indywidualne spowodowały, że mój zespół wyszedł z meczu. To mnie bardzo niepokoi, ponieważ za chwilę mamy bardzo ważny mecz, który rozegramy na wyjeździe. Przeciwko zespołowi, który w trakcie tamtego sezonu zakończył na dobrym miejscu. Z drużyną Zielonych w przerwie między sezonami pożegnali się Daniel Łukasik, Filipe Nascimento, Gabriel Kobylak, Michał Felix, Dariusz Pawłowski, Pedro Justiniano oraz Jakub Nowakowski. Do zespołu dołączyli z kolei napastnik Pedro Enrique, skrzydłowy Edi Semedo, obrońca Jan Grzesik, bramkarz Krzysztof Bąkowski, obrońca Eldersa, a wypożyczony z Piasta Gliwice został dobrze znany z występów w Radomiu Michał Kaput. I wreszcie do Radomiaka dołączył zawodnik, który ma być głównym architektem sukcesów Zielonych, czyli Rafał Wolski. Dopełni sił wraca dopiero Leonardo Rocha, natomiast Leandro Rossi ma przejść rezonans magnetyczny. Radomianie mają jasny cel na nowe rozgrywki. Tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze jest, żeby jak najszybciej się utrzymać. Potem możemy patrzeć wyżej i będziemy starali się, ja z mojej strony będę się starał, żeby zadowolić zarówno drużynę, kibiców, działaczy. Tylko najpierw chcę się utrzymać, taki jest podstawowy cel. Pierwszym ligowym rywalem Radomiaka w sezonie 2023-2024 PKO Ekstraklasy będzie Górnik Zabrze, a mecz rozegrany zostanie na stadionie rywala. Początek starcia w niedzielę 23 lipca o godzinie 15 w Zabrzu. Hilary Johnson została nową zawodniczką Moja Radomka Lotnisko Radom. Tym samym klub zamknął już kadrę na nowy sezon Tauron Ligi. Hilary Johnson urodziła się w 1998 roku i ma 186 cm wzrostu. Kanadyjka swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w drużynie Trinity Western University, w której spędziła aż 5 sezonów i zdobyła z nią 2 srebrne oraz 1 złoty medal Zachodniej Ligi Kanady. Później przyjmująca przeniosła się do Europy. W sezonie 2021-22 występowała we Francji, a w minionych rozgrywkach w Niemczech. Hilary Johnson jest reprezentantką Kanady i grała w tegorocznej edycji Ligi Narodów. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia.